Urzędnicy stołecznego ratusza w sobotę rano rozpoczęli przejęcie budynku szkoły średniej leżącego nieopodal ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie. Na miejscu pojawili się również milicjanci i komornik. Czyli na pozór kolejne przejęcie komornicze, ale dobrze wiecie, że nie do końca. Ktoś właśnie zafundował nam skandal dyplomatyczny. Jak to w tego typu sytuacjach bywa, Polacy podzielili się na dwa obozy. Jedni są zachwyceni, jednym to imponuje, a drudzy, wręcz przeciwnie, są oburzeni i przestrzegają. Jednak sytuacja nie jest zero-jedynkowa, chociaż obiektywnie, wizerunkowo wygląda to bardzo źle. Dlatego też dzisiaj odpowiemy sobie na dwa pytania. Czy w ogóle mieliśmy prawo przejąć ten budynek? W końcu Rosjanie zasłaniają się misją dyplomatyczną. A jeżeli okaże się, że jednak tak, to czy nie można było tego zrobić lepiej, bardziej finezyjnie, by nie szkodzić nam wizerunkowo i nie dawać amunicji Rosjanom? Zapraszam. Witam Was. O tym, że tam się coś bardzo mocno burzy, mogliśmy domyślać się już dwa tygodnie temu, kiedy media naokołorządowe odpaliły temat aparatur podsłuchowych w placówkach ambasad Federacji Rosyjskiej w Europie. Info pochodziło z niszowego ukraińskiego portaliku, który przez prawie rok był martwy. Jak już walnął artykuł, to trzeba było tym grzać w mediach państwowych kilka dni. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że Rosjanie pod przykrywką ambasad prowadzą działalność wywiadowczą. Uważam, że każdy poważny kraj taką działalność prowadzi i życzyłbym sobie, by placówki polskich ambasad nie były przechowalniami dla rodzin, nomenklatury czy znajomych królika, ale by również tego typu działalność prowadziły. A jeżeli już ścigamy agentury i działania wywiadowcze, to nie tylko ambasad rosyjskich czy chińskich, ale wszystkich krajów, w tym także tych zaprzyjaźnionych, przynajmniej na tej mądrości etapu. Sama akcja przebiegła szybko, sprawnie, bez zbędnego ceremoniału. Rosjanie dostali czas do godziny 18 albo 19, w zależności od źródła, żeby się wyprowadzili. To jest szkoła. Ja tu uczyłem się wiele lat, ale widzę idę jego pałku, jak ta szkoła się rozbudowała, się moja była. Tego terenu nie było, od razu mówię, za moich czasów, tylko było tu. Sala była tam, a teraz sala tu chyba. Ze strony rosyjskiej poszedł sygnał, że Polacy uderzają w najsłabszych, czyli w dzieci. Widzieliśmy także zapewne spontaniczną pikietę rosyjskiej młodzieży, która wyzywała nas w Polsce od faszystów. Uruchomił się także Dmitrij Miedwiediew, który grozi zerwaniem stosunków dyplomatycznych. Nie widzę żadnego sensu w utrzymywaniu stosunków dyplomatycznych z Polską. To państwo dla nas nie powinno istnieć, dopóki są tam absolutni rusofobowie u władzy, a polscy najemnicy znajdują się na Ukrainie. Mamy także wypowiedź ambasadora Rosji w Polsce już na potrzeby przekazu rosyjskiego i mamy dwa zarzuty. Po pierwsze, że no rzeczywiście spór trwał latami, jednak Polacy zaczęli się odwoływać do polskich sądów i stawiać Rosjan przed faktami dokonanymi. To zdanie wykorzystuje się w naszej dyplomatycznej misji z 1953 roku. Законность нашего пребывания там никем под сомнение не ставилась. А теперь задним числом вдруг решили, что вот в 1953 году, мол, это здание предоставляли советской стороне тогда еще. Противоправно. Вот. Ну, если есть на этот счет вопросы, то их надо обсуждать в межгосударственном формате. Собственно, процесс переговорный по дипломатической недвижимости нашей здесь и польской в России шел долгие годы. Договориться не удавалось. Но понятно, что это единственный путь разрешения вопроса. Вместо этого польские власти стали обращаться в свои суды, фабриковать противоправные решения. Теперь... Niestety ambasador nie jest do końca szczery z Rosjanami. Owszem, były wyroki polskich sądów, na podstawie wyroku polskiego sądu doszło do eksmisji, ale wszystkie wyroki dotyczyły nieopłaconych rachunków za media, grunt, no generalnie czynsz.
Idąc za artykułem z 2016 roku, no piszą, że temat ciągnie się od 2010 roku. Raczej w 2010 roku sprawa idzie już na ostro, ale Rosjanie od 50 lat nie mieli płacić rachunków. Со ссылкой на эти решения вот, пытаются здесь явочным порядком отжимать нашу недвижимость. А также те, что эти будинки належат до миссии дипломатичной. Мы, естественно, считаем, что это действие абсолютно незаконное, потому что по Венской конвенции любая недвижимость, которая используется дипломатической миссией, вообще неприкосновенна. Независимо ни от чего и ни при каких обстоятельствах. Так что здесь можно говорить все, что угодно, но naruszenie na lico. No i rzeczywiście, budynki należące do misji dyplomatycznej to jest świętość, tego się nie tyka. Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku. Artykuł 22. Nietykalność pomieszczeń misji. Punkt 1. Pomieszczenia misji są nietykalne. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą do nich wkraczać, chyba że uzyskają na to zgodę szefa misji. Punkt 2. Państwo przyjmujące ma szczególny obowiązek przedsięwzięcia wszelkich stosownych kroków dla ochrony pomieszczeń misji przed jakimkolwiek wtargnięciem lub szkodą oraz zapobieżenia jakiemukolwiek zakłóceniu spokoju misji lub uchybieniu jej godności. Jednak konwencja genewska dokładnie reguluje, co jest pomieszczeniem, budynkiem misji. Objaśnienie wyrażeń konwencji. Dla celów niniejszej konwencji następujące wyrażenia mają niżej określone znaczenie. Podpunkt i. Wyrażenie pomieszczenia misji oznacza budynki lub części budynków i tereny przyległe do nich, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, użytkowane dla celów misji, łącznie z rezydencją szefa misji. Szkoła sama w sobie nie spełnia funkcji dyplomatyczno-konsularnej, tak samo jak gdyby Rosjanie wybudowali sobie basen, o również takiej funkcji by nie pełnił. Budynek szkoły również nie przylega do budynku ambasady rosyjskiej. Jeżeli spojrzycie sobie na mapę, to widzimy, że szkoła mieści się przy ulicy Kieleckiej 45, a ambasada przy ulicy Belwederskiej 49. To jest około 20 minut piechotą, nawet więcej. Czyli strona polska ma rację. Ja przynajmniej nie widzę żadnego powodu, by fundować dekadami Rosjanom media. I teraz ktoś się obudzi i powiesz, że my fundujemy innym nacjom wiele innych rzeczy, że to 7 milionów, które teraz urosło do 30 paru, to jest kropla w morzu. Oczywiście, że tak. I sam o tym głośno mówię. Nie chodzi tylko o Rosjan, chodzi o wszystkie inne nacje. Nie ma darmowych obiadów. Jednak w tym wypadku rozmawiamy na temat ambasady rosyjskiej, na temat szkoły, gdzie no jednak rosyjskie dzieci równie dobrze mogłyby chodzić i integrować się z Polakami, prawda? To wszystko mówię, dedykuję osobom, które są za przyjaźnią polsko-rosyjską, polsko-białoruską. Dlaczego rosyjskie dzieci nie chodziły do szkoły z Polakami, prawda? Aczkolwiek moim zdaniem zrobiono to w najgorszy możliwy sposób. Moim zdaniem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Jeżeli Rosjanie zalegali z opłatą za media, to te media po prostu się wyłącza. W szkole nie byłoby wody, w szkole nie byłoby prądu i no, albo by przyszło do płacenia, albo budynek już dekady temu zostałby opuszczone. Niestety ktoś czekał latami, ktoś pozwalał na to, żeby dziesiątki milionów złotych szły na utrzymanie obywateli innego kraju. Tak, ja wiem, że idą dziesiątki miliardów na opłacenie bytu obywateli innego kraju, jasne, że tak, ale tutaj ktoś dopuścił się zaniedbania i nagle. My tak zawsze mamy, prawda, że jest pospolite ruszenie. Najpierw dekady zaniedbań, potem pospolite ruszenie i robienie cyrku w świetle fleszy. A niestety no, po tego typu zagrywkach idzie rozpoznać, czy krajem rządzą ludzie poważni, czy nie. No i to tyle ode mnie.
Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od wsypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Bardzo dziękuję paniom, które właśnie tego typu komentarze umieszczają. To bardzo miłe. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.